Mieliśmy już do czynienia z pandemią, wojną. Przyszła pora na kolejny etap. Inwazja UFO. Czy spełni się kolejny scenariusz rodem z filmów science fiction? Co prawda znane są nam doskonale zdarzenia z przeszłości związane z obserwowaniem, przechwyceniem czy nawet bliskim spotkaniem z UFO, takie jak Roswell, Rawa lub incydent z Polski, a dokładniej z Emilcina, z udziałem Jana Wolskiego. Ale jeszcze nigdy temat ten nie zalał mas mediów w takim stopniu, jak to ma miejsce teraz. Tematu podjęły się nie tylko portale społecznościowe, ale największe światowe portale internetowe i telewizje. Od czego to się wszystko zaczęło? I dlaczego właśnie teraz? O nowych incydentach na całym świecie robiło się coraz głośniej i było ich coraz więcej. Chiny, Rosja, Meksyk, Stany Zjednoczone, Albania. Atmosfera wokół UFO zaczęła gęstnieć do tego stopnia, że Generalna Dyrekcja Służb Nawigacyjnych w meksykańskiej przestrzeni powietrznej, SENEAM, że oficjalnie wie o istnieniu niezidentyfikowanych obiektów latających, potocznie zwanych UAP. Kolejne niecodzienne wiadomości dobiegały do nas ze Stanów Zjednoczonych, którzy potwierdzili, że zestrzelili nieznany obiekt latający nad Alaską w piątek 10 lutego. Był to naszym zdaniem jeden z bardziej przełomowych momentów związanych z podjęciem badań na temat UFO na szeroką skalę. Rząd USA nie dał jednak jasnego potwierdzenia, czym zestrzelony obiekt może być. Mass media naciskały, tworzyły się teorie spiskowe, a odpowiedzi brakowało. A ze świata dobiegały kolejne interesujące informacje. Niezidentyfikowany obiekt latający nad Kanadą. Dzień po dniu. W tym samym czasie Kanada potwierdziła jego zestrzelenie. 12 lutego rząd Kanady i Stanów Zjednoczonych potwierdził, że wie, jak wygląda zestrzelony obiekt. Był srebrno-szary, cylindryczny, wielkości samochodu. Do tego zakłócał działanie czujników naszych samolotów. Żeby tego było mało, w tym samym dniu wykryto kolejny obiekt w chińskiej przestrzeni powietrznej. Także Urugwaj zaobserwował niezidentyfikowany obiekt na niebie. Niedługo potem kolejny zestrzelony obiekt nad Stanami Zjednoczonymi, a dokładniej nad jeziorem Huron. A wyglądem przypominał oktagon. Jak twierdził rząd, żadnych szczątków obiektów nie znaleziono. Robiło się coraz dziwniej i coraz bardziej niecodziennie. Stany Zjednoczone zaczęły zwoływać liczne konferencje prasowe związane z UAP. Rozpoczęła się fala fejkowych filmów i informacji publikowanych w sieci na całym świecie, również w Polsce. Zaczęto obserwować nieznane obiekty w innych częściach planety. Mołdawia, Polska, Rumunia. Tymczasem w USA zwoływano kolejne konferencje i tajne posiedzenia. Nadal nie pojawiała się jednak jasna odpowiedź na pytanie, czym są zestrzelone obiekty. I choć urzędnicy USA potwierdzali, że wiedzą, czym są niektóre z nich i że dzieje się to już od kilku lat, wciąż nie są jednak w stanie odnaleźć szczątków zestrzelonych obiektów. Próba zatajania faktów, dezinformacji czy gra na czas. Na forach zaczęły pojawiać się różne teorie, że to nie UFO i nigdy nim nie było, że to ludzie tworzą swoje maszyny, żeby były pretekstem do wojny lub czegoś większego. W Stanach narastała niepewność i milczenie. Na temat zestrzelonych obiektów wiadomo było niewiele i nadal nie odnaleziono szczątków. Wiadomo było za to, że obiekty te nie nadawały żadnych sygnałów i nie nawigowały. Poruszały się z małą prędkością trudną do wykrycia. Głos zabrał sam prezydent USA, ale nie powiedział wiele więcej. Udostępniono filmy i zdjęcia z kolejnych obserwacji UFO. Stany Zjednoczone, Korea, Japonia. Pentagon wystosował oświadczenie, że UFO może stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla obywateli i mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla jednostek wojskowych. A po wpisie senatora USA, Marco Rubio, zaczął robić się naprawdę gorąco. Senator twierdzi, że UFO stanowi naprawdę duży problem i że nie są to balony, tak jak niektórzy zakładają. Sprawiają amerykańskiemu lotnictwu problemy od lat. Te obiekty są w stanie przyspieszyć do prędkości dźwięku, uprzednio unosząc się nieruchomo w powietrzu. Głos w tej sprawie zaczęli zabierać piloci myśliwców, potwierdzając słowa senatora. Nigdy nie mieli styczności z taką technologią i zachodzą w głowę, jak te obiekty mogą tego dokonywać. Zaczęło robić się naprawdę poważnie, a cały świat z przejęciem wyczekiwał kolejnych informacji. Temat UAP stał się bardziej realny niż kiedykolwiek. Coraz więcej osób zaczęło wypowiadać się na temat UFO na swoich profilach społecznościowych.
poważnych i szanowanych osób na wysokich stanowiskach. Rozpoczęto badania nad technologią wykorzystywaną przez niezidentyfikowane obiekty, które, jak twierdzą naukowcy, są pochodzenia pozaziemskiego, a rząd USA oświadczył, że dopóki nie uzyska większej ilości danych na temat zestrzelonych obiektów, nie podejmie kolejnych takich prób. Dobiegało coraz więcej informacji na temat incydentów z wykorzystaniem pozaziemskiej technologii, która sprawiała spore problemy czujnikom statków i samym załogantom, z uwzględnieniem wykorzystania owej technologii w celu oszołomienia pilotów. Czyżby coś w rodzaju pulsu IM? Czyżby wizja rodem z filmów science fiction miała się ziścić? To, co było dla nas kiedyś mrzonką, fikcją, teraz stanie się prawdziwe? Kolejne obiekty obserwowano w Stanach, Danii, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Kanadzie, Holandii i w Iraku. Potwierdzono wcześniejsze incydenty, udostępniono dokumenty. Pojawiła się nawet informacja o potencjalnym statku matce w Układzie Słonecznym. Można by pomyśleć, że albo ktoś robi ludzkość w niezłego balona, albo sytuacja stara się naprawdę poważna. Mało tego, odnosząc się do tematu statku matki, rząd USA potwierdził, że przechwycił obiekt wielkości dwóch bloków mieszkalnych. Czy coś, co normalnie wydawałoby się nie do pomyślenia, może być prawdą? Zaczęto coraz częściej oswajać opinię publiczną z tematem UFO. Czy ma to jakiś większy cel? Niedługo potem, na początku kwietnia, wydarzyło się coś, co mocno wstrząsnęło opinią publiczną. Nagranie z samolotu Valentiny Ruedy nad przestrzenią powietrzną Europy, która nagrała wyraźny, niezidentyfikowany obiekt przelatujący na niebie. Poruszenie było spore, a wielu twierdziło, że to może być jedno z bardziej przełomowych nagrań, jakie widziała ludzkość. Pojawiały się filmy z podobnymi obiektami również z przeszłości, do złudzenia przypominającymi ten nagrany przez Valentinę. Zaczęło o tym pisać media na całym świecie. Nagranie przeanalizowano dokładnie i stwierdzono rzecz jeszcze bardziej niesamowitą. Obiekt skręca w prawo, pikuje i z dużą prędkością znika z pola widzenia. Rozpoczęto działania mające na celu dokładniejsze badanie UAP. Nie tylko ze względu na to, że obiekty zaczęto obserwować na całym świecie, ale przede wszystkim w celu ochrony ludzkiego życia. 19 kwietnia rozpoczęło się bardzo istotne przesłuchanie w sprawie UFO. Zaprezentowano na nim liczne filmy i potwierdzono śledzenie ponad 650 przypadków UAP. Nie stwierdzono jednak dokładnie, czym są te obiekty oraz że posiadamy zbyt mało danych, żeby cokolwiek stwierdzić. Posłużono się również stwierdzeniem, które cytowaliśmy już w ramach innego odcinka, a który wypowiedział sam Robert Bernatowicz, że mogą to być zaawansowane technologie innych państw, lecz brak na to jednoznacznych dowodów. Spotkanie to miało wiele wyjaśnić, a pozostawiło po sobie jeszcze więcej pytań. Stwierdzono jednak z całą stanowczością, że zjawisko UFO istnieje. Kilka dni później coś niecodziennego wydarzyło się w Polsce pod Bydgoszczą. Z nieba spadł niezidentyfikowany obiekt. Służby nie ujawniły jednak, co to dokładnie było. Opinia publiczna obawiała się drona szpiegowskiego bądź rakiety. Nasz rząd nie potwierdzał tych rewelacji, posiłkując się stwierdzeniem obiekt wojskowy. Nie podali innych informacji na temat obiektu, a sprawę utajniono. W Polsce zaczęto obserwować kolejne nieznane obiekty. Jeszcze jeden w Bydgoszczy i kolejny w okolicach Elbląga i Rakowa. Kolejne ciekawe nagrania napływały z Tajlandii, Chile oraz innych części świata. A Stany Zjednoczone jednoznacznie przypominały, że UFO istnieje i oswajały opinię publiczną jeszcze bardziej z tym zjawiskiem. W Wielkiej Brytanii pojawiały się pierwsze od lat kręgi w zbożu. Nie wyglądają jednak na takie, które mogłaby stworzyć zaawansowana technologia. USA potęguje coraz bardziej temat UFO i przyznaje, że nieznane obiekty rejestrowane są przez nich regularnie w kosmosie, a do tego udało się odzyskać jeden ze statków niepochodzących z Ziemi. Wiele osób zaczęło potwierdzać, że miało dostęp do rozbitych obiektów pozaziemskich. Jednym z najciekawszych nagrań w ostatnich dniach, które zmroziło opinię publiczną, jest sprawa rodziny z Las Vegas, która miała być rzekomym świadkiem spotkania trzeciego stopnia.
ale to jedynie przypuszczenia. Mogła być to również forma żartu, a ludzie, którzy to zaobserwowali, niekoniecznie musieli być tego świadomi. Jeden z członków rodziny zaraz po zaobserwowaniu zdarzenia zadzwonił na 911, twierdząc, że w jego ogródku znajdują się 2-3-metrowe istoty i patrzą się prosto na nich. Brzmiał poważnie, ale słychać było, że jest zaniepokojony. Zapewniał, że to nie żart. Twierdził również, że to na pewno nie ludzie. Jedna z kamer policyjnych jakiś czas przed tym, jak funkcjonariusze przybyli na miejsce, zarejestrowała dziwny świecący obiekt, który spadał w kierunku ziemi i emanował nietypowym jaskrawym światłem. I'm so nervous right now. I have butterflies, bro. Everyone saw a shooting star, then these people say there's aliens in their backyard. Hey, what's up? Who called? Did you see it? Yeah, me and him saw it. What'd you see? It was like a big creature. A big creature? Yeah, like a long 10 feet tall. I'm not gonna BS you guys. One of my partners said they saw something fall out of the sky too, so that's why I'm kind of curious. Did you see anything land in your backyard? Or? Did you see like a big something with light? Może to zdarzenie to nie był przypadek. Może mamy do czynienia z czymś nietypowym, a wizja znanego wszystkim filmu Znaki spełnia się? Co czeka nas w przyszłości? Czy spełnią się najczarniejsze scenariusze? Forma dezinformacji, żeby wprowadzić nowy porządek? Czy nieznana dotychczas technologia, która spróbuje zawładnąć Ziemią? Reset ludzkości? Czy inwazja kosmitów? Alfred Warden w wywiadzie dla Good Morning Britain powiedział kiedyś bardzo intrygującą rzecz, jak na doświadczonego pilota. Wierzy w to, że początek rasy ludzkiej miał miejsce, gdy obcy kolonizatorzy z kosmosu przybyli na Ziemię swoimi statkami kosmicznymi. A teraz wracają, bo nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki rozwija się nasza cywilizacja. Dla innych to jednak tylko internetowy mem. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy wierzycie w kosmitów. A jeśli tak, to czy przygotowujecie się już na ich inwazję? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.